Wam. Dzisiaj tak nietypowo witam na kanale Dumb and Her World Style. Z trasy jadę właśnie z Berlina do Poznania. W sumie to już jestem w trakcie drogi. Teraz była chwila przerwy na toaletę i zebrałam aparat, dlatego że wcześniej się jeszcze ładował i nie mogłam nagrywać, ponieważ był rozładowany, dlatego że na swój kanał nagrywał Daniel. Teraz ja przejęłam aparat i trochę sobie dzisiaj do Was pogadam w trakcie drogi. Z Berlina do Poznania jest niecałe 300 km. My zrobiliśmy już jakieś 50, także jeszcze kawałek przed nami. Właśnie wyjeżdżam z parkingu przyautostradowego. Wjeżdżam na autostradę. Mam nadzieję, że mówię wystarczająco głośno. Będę się starała przypominać sobie o tym, że mikrofon mam trochę daleko, a w samochodzie też jest szum. Ja sobie włączam autopilot, żeby było mi wygodniej, bo wtedy mogę trochę bardziej skupić się na tym, co do Was mówię, chociaż wiadomo, że tutaj trasa jest teraz najważniejsza, więc będę głównie patrzeć na drogę, żebyście mi też nie pisali, że zamiast bezpiecznie jechać, patrzę na aparat. Nie skupiam się na tym, co robię, a to teraz jest najważniejsze, więc będę patrzeć pewnie głównie na drogę, ale postaram się w miarę sensownie do Was również mówić. O, przepraszam, telefon. Pamiętaj tylko, żeby muzykę całkowicie włączyć. Daniel się troszczy, żeby nagranie wyszło. Jak sami zresztą przed chwilą słyszeliście, jedzie przede mną, jedziemy na dwa samochody. Wjedziemy właśnie jeden samochód, ten, którym jadę właśnie ja, z serwisu, dlatego że najbliższy serwis od Poznania Tesli jest właśnie w Berlinie, a konkretnie w Poczdamie, bo to była robiona blacharka. Autoryzowany serwis jest w Berlinie, ale blacharkę robią w Poczdamie, także my wczoraj jechaliśmy z gór, bo byliśmy na weekend przedłużony. Nie, w sumie od soboty do poniedziałku byliśmy w Kamiennej Górze. W poniedziałek rano stamtąd wyjechaliśmy po samochód do Poczdamu i z Poczdamu pojechaliśmy do Berlina, bo stwierdziliśmy, że skoro już tam jesteśmy, to zrobimy sobie jedną noc w Berlinie i spaliśmy w hostelu w Berlinie. Bardzo fajnie udało nam się znaleźć, bo za 139 zł mieliśmy pokój dwuosobowy z łazienką w hostelu, przy czym dodatkowo jeszcze bezpłatny parking, co było też dosyć dużym plusem, ponieważ gdziekolwiek patrzyliśmy, gdzie noclegi były znacznie droższe, bo po 250-300 zł za nocleg. Parkingi dodatkowo płatne były po 15-16 euro, więc no dosyć sporo, jakby nie patrzeć. No a tutaj nie dość, że taki tani nocleg, to jeszcze parking bezpłatny. No wiadomo, to nie był hotel, tylko hostel, ale na jedną noc to było najważniejsze, że było czysto, że niczego tak naprawdę tam nie brakowało. A poza tym przyjemne było bardzo to, że było to miejsce skupiające bardzo dużo ludzi wszelakich narodowości i fajnie było obracać się wśród tylu ludzi, tak różnych ludzi. Zrobiliśmy sobie nocną przechadzkę po okolicach, czego nie nagrywaliśmy akurat, bo stwierdziliśmy, że to będzie taki czas trochę bardziej dla nas. Ale potem sobie jeszcze siedzieliśmy w takim miejscu, takim coworking, miejscu do pracy, można powiedzieć, takim... A widzicie? A tutaj mi się odzywa autopilot, żebym wyszła kierownicą, bo co jakiś czas sprawdza, czy nie śpię czasem. To jest bardzo dobre, bo wiadomo, że jeżeli ktoś tym bardziej zmęczony by jechał tak samochodem i włączyłby autopilot, by zasnąć za kierownicą, gdyby nie dość, że... No, można zasnąć za kierownicą nawet w momencie, kiedy się samemu kieruje, a to dopiero kiedy samochód robi to za Was. Więc niech sprawdza, niech kontroluje. Niech przypomina o tym, że jedziemy. Na czym skończyłam? Ach, wieczór potem jeszcze po przechadzce spędziliśmy takim a la kawiarni hostelowej, gdzie siedzieli ludzie na laptopach z książkami. Bardzo fajne to było, bardzo przyjemne.
No a dzisiaj w dzień zwiedziliśmy sobie trochę Berlin. Chodziliśmy, byliśmy na Alexanderplatz, pod Fernsehturm, czyli pod wieżą telewizyjną, pod bramą brandenburską, gdzie jak się okazało był festyn z okazji święta 1 maja, bo u nich również jest to święto obchodzone, święto pracy. Także bardzo przyjemnie. No, do rzeczy. Pogadałam, poopowiadałam, co tam u nas na bieżąco. Zresztą to wszystko możecie obejrzeć na kanale Damet Hair World. I zapraszam również przy okazji do subskrypcji. Jest to nasz wspólny kanał, taki bardziej lifestyle'owy, gdzie głównie pokazujemy nasze życie codzienne i wyjazdy, podróże. Także na pewno można zobaczyć parę ciekawych. Staramy się zawsze w każdym vlogu przekazać coś interesującego, ciekawego. Wiadomo, że nie zawsze to jest możliwe. Czasami zdarzają się takie vlogi typowo dzienne. Nie ma jakichś tam większych przesłań w nich, aczkolwiek zawsze staramy się powiedzieć jakieś ciekawostki, pokazać jakieś ciekawe miejsca, zrobić coś w miarę interesującego, żeby również Was nie zanudzić, bo to jest dla nas i dla Was, wiadomo, więc każdy musi wynieść z tego coś dla siebie. Już do rzeczy, nie przedłużając dłużej, o czym chciałam porozmawiać w dzisiejszym vlogu. Otóż w dzisiejszym filmie chciałam poopowiadać o czymś, co jest pewnie aktualnym tematem dla większości z nas, ponieważ nadeszła wiosna, zbliża się wielkimi krokami lato. Można powiedzieć, że już prawie jest, bo niekiedy temperatury są na tyle wysokie, że jesteśmy w stanie ubrać już krótkie spodenki, krótki rękawek i pokazać swoje ciało. I właśnie teraz o tym chciałam porozmawiać, o naszym ciele po zimie, bo wiadomo, na pewno nie jest doskonałe. Każdy zimą pozwala sobie na dość sporo, raczej więcej niż powinniśmy sobie pozwalać. No i teraz jest taki okres, kiedy każdy z nas zapewne, a przynajmniej większość, chciałoby jakoś tam trochę może zbędnych kilogramów zrzucić. Jeden z nas może myśleć, że ma za duży brzuch, drugi pupę, trzeci nogi. Każdy z nas jest inny, każdy z nas ma inną budowę. Ja akurat jestem z natury szczupłą osobą. W życiu najwięcej ważyłam 53 kilo. Teraz ważę troszkę mniej. W sumie moja waga od gimnazjum się nie zmienia i w sumie tak jak ważyłam w trzecim gimnazjum, ważę teraz mniej więcej. No i to jest akurat dobre, bo przez ten cały okres niewiele się u mnie zmieniło poza tym, znaczy niewiele, w sumie dużo, bo kiedyś jadłam mięso, teraz go nie jem. Więc też może to ma wpływ na to, że ta waga jakoś szczególnie nie wzrasta. Chociaż znam osoby, które jedzą, nie jedzą mięsa, a są tęższe, ale różnie to bywa. Generalnie moja sylwetka jest w porządku. Poza jednym małym mankamentem, może wydać Wam się to teraz śmieszne, może nie. Nie wiem, zależy, może ktoś ma podobnie. Ja uważam, że moje nogi, a szczególnie uda, są nieproporcjonalne w stosunku do reszty, bo naprawdę mam bardzo wąską talię i szczupły brzuch, bardzo ładną pupę, tak mi się przynajmniej wydaje, taka jest moja jej ocena, ale uda mogłyby być lepsze. I teraz, w tym okresie właśnie przed latem, chciałabym nad nimi popracować. Chciałabym, ażeby były, żeby wyglądały po prostu lepiej. Nie chcę, żeby to zabrzmiało źle, one nie są za grube dla mnie, bo to by była lekka przesada, myślę, ale chciałabym, żeby były takie ładniejsze, smuklejsze. O. I teraz w związku z tym, przy okazji od razu możecie, jeżeli któryś z Was ma jakieś podobne kompleksy, no to chyba kompleksami można nazwać, bo trzeba. To może dać znać w komentarzu, ja się tutaj trochę uzewnętrzniłam i powiedziałam coś, czego zapewne żadne z Was nie wiedziało. Czy Ty, który teraz mnie oglądasz, mnie znasz, czy mnie nie znasz, możliwe, że o tym nie wiedziałeś, bo raczej o tym nie mówię. Swoje najbliższe osoby jedyne mogą to wiedzieć, mało znaczące. Mówię o tym wszystkim dlatego, że
chciałabym pokazać tą metamorfozę tych moich ud. Będę opowiadać Wam o tym, jak pracuję nad nogami i jak one się zmieniają, to również sama będę się motywować do tego, że przecież nie mogę dzisiaj nie ćwiczyć, skoro obiecałam, skoro powiedziałam. Więc nie tylko wiadomo dlatego, ale oczywiście jakby to będzie jakaś tam dodatkowa rzecz, która również będzie mnie motywowała do tego, żeby ćwiczyć i żeby osiągać efekty i zrealizować swój cel. Ostatnio dodałam 2 vlogi na temat fruktarianizmu. Jeżeli nie oglądaliście, to zapraszam, odsyłam, szczególnie do tego drugiego pod tytułem Fruktarianizm, z czym to się je, ponieważ tam w dużej części vloga opowiadam o tym, co należy robić, ażeby dostarczać organizmowi wszystkie składniki odżywcze, które potrzebuje. Oprócz tego, że jem owoce, ale oczywiście, tak jak powiedziałam, w dalszym ciągu nie jem tylko i wyłącznie owoców, raczej zdarzają się dni, że zjem tylko owoce, ale zazwyczaj wygląda to w taki sposób, że poza owocami zjem jakiś jeden posiłek w ciągu dnia, bo mamy taki zwyczaj z chłopakiem, że te główne posiłki jadamy razem. A poza tym lubię zjeść w ciągu dnia coś po prostu ciepłego. Tak jest, lubię te rytuały jedzenia, w ogóle lubię jeść, także ciężko byłoby sobie tego odmówić. W ogóle jestem wielką fanką, szczególnie włoskiej kuchni i bardzo często mam ochotę na makarony, szczególnie makarony właśnie. Nie wyobrażałabym sobie tego umówić. Chociaż uwielbiam owoce i naprawdę jest mi dobrze z jedzeniem ich. Jeżeli nie mam dostępu do nich, to od razu mi ich brakuje, więc muszę być ciągle zaopatrzona w nie. Bo już tak przyzwyczaiłam, od kiedy wymyśliłam sobie ten cały frutarianizm, że to jest nawet uzależniające, bym mogła stwierdzić, bo ciągle mam na nie ochotę, ciągle chcę je jeść. A teraz powiem kilka konkretniejszych rzeczy, które będę robić dodatkowo podczas pracy nad moimi nogami, żeby przyspieszyć ich ładny wygląd. Poza oczywiście owocami, o których przed chwilą wspomniałam, bo wydaje mi się, że tutaj dosyć dużo mówię, a nie chcę też za bardzo przedłużać, bo sama wiem, że oglądanie takich przedłużonych vlogów czasami się nie udaje, bo nie każdemu chce się słuchać takich długich monologów. Ważną rzeczą podczas ćwiczeń, bo właśnie te będę wykonywać, właśnie głównie na nogi. Oczywiście moja joga jest dla mnie najważniejsza. Co by nie było, joga musi być, więc jeżeli z jakichkolwiek przyczyn nie będę mogła ćwiczyć, albo będę mogła wybrać tylko jogę albo ćwiczenia na nogi, to i tak wybiorę jogę, bo joga sprawia, że moje ciało, mój umysł i cała ja czuję się cudownie. A to jest dla mnie najważniejsze, bo wygląd nie jest najważniejszy, ale to, jak się czujesz, jest bardzo ważne, więc mogłabym być niezadowolona z jakichś tam poszczególnych części swojego ciała, ale wybierając to, czy mam pracować nad nimi, czy praktykować jogę, to wybieram od razu jogę, bez zastanowienia się głębszego nawet. Do ćwiczeń, takich stricte na nogi, ważne jest, aby i do ćwiczeń wszelakich, czyli jeżeli pracujesz nad brzuchem, jeżeli pracujesz nad pupą, jeżeli pracujesz nad rękami, czymkolwiek, ważne jest, ażeby pić wodę, bo woda, poza tym, że jest bardzo ważnym składnikiem dla naszego ciała, rozpuszcza tłuszcz. W naszym organizmie wymywa wszystko, co złe, tak, żeby tkanka tłuszczowa i celulit nie powstawały, więc picie wody jest bardzo ważne. Spadł aparat, więc się przerwało. Będę kontynuować za chwilę. Aktualnie zatrzymaliśmy się na Orlenie i będziemy mieli chwilę przerwy. Damian Herward? Dokładnie. To zapraszam na stację. Znowu. Dzięki. Wracam niebawem. Stwierdziłam, że jednak dokończę domówić na postoju, bo zaczyna się robić ciemno, a chcemy coś zjeść i czas oczekiwania na posiłek to jest około pół godziny, więc nie będę mówić do Was już pewnie w trasie dalej, tylko dokończę tutaj swoją wypowiedź. Więc kontynuując, woda, ważna woda, picie,
1,5-2 litry wody dziennie. Oczyszczajcie organizm i to na pewno bardzo pomoże w osiągnięciu swojego celu. Kolejną rzeczą jest to, ażeby jeżeli jecie mięsa ryby, to mimo wszystko, żeby to był jakby ostatni składnik w waszej diecie, najważniejsze niech będą owoce i warzywa. Dodatkowo poza owocami i warzywa, które powinny stanowić tak w teorii 80% porcji każdego posiłku, powinno się spożywać brązowy ryż, brązowy makaron, ażeby dostarczyć organizmowi węglowodany. Posiłki niech będą małe, ale częste. Jedzmy 4-5 posiłków dziennie. Myślę, że to będzie... Pan tutaj podgląda mnie, jak nagrywam. Posiłki niech będą małe, ale częste. Ja też się tak staram jeść i to jest właśnie super we frutarianizmie, bo jem owoce non-stop, generalnie nie mam przerwy w jedzeniu, znaczy tak się mi się przynajmniej wydaje, bo zjem jabłko, po godzinie zrobię się głodna, po tym jabłku jem kolejny owoc i tak generalnie cały dzień coś jem i nie dopuszczam do momentu głodu. Ważne jest, żeby nie być głodnym, bo ja na przykład nie cierpię uczucia głodu i dla mnie najlepiej jest, kiedy jestem cały czas najedzona, ale nie. Nie najedzona, bo też nie lubię sytości, nie lubię uczucia sytości. Mój brzuch wtedy się robi okrągły jak kulka, jak piłka balonowa i czuję się tak ciężko i nieprzyjemnie, więc najlepszy jest taki właśnie umiar, czyli nie dopuszczamy do przejedzenia i nie dopuszczamy do głodu. Wtedy tkanka tłuszczowa też nam się nie będzie odkładać, bo nie będziemy dostarczać zbędnego nadmiaru kalorii do organizmu, tylko nastąpi redukcja i wszystko w normie będzie się w naszym organizmie odbywało. Także posiłki częste, a małe, głównie owoce i warzywa, pijcie duże ilości wody. Jeżeli nie lubicie wody, to dodawajcie sobie owoce do nich, jakieś jabłko wkrójcie, cytrynę, pomarańcze wyciśnijcie, teraz będą zaraz jakieś truskawki i inne owoce, które również można wykorzystać do tego, ażeby nadać smak wodzie i żeby picie jej stało się przyjemniejsze. Aktywność fizyczna jest bardzo ważna, więc jeżeli chcecie ogólnie schudnąć, to po prostu ćwiczcie najlepiej 3-4 razy dziennie, biegajcie, wykonujcie ćwiczenia na różne partie ciała, nad którymi chcecie popracować, u mnie właśnie będą to nogi. No i dodatkowo właśnie też chcę zacząć biegać, chociaż jestem totalną antyfanką biegania. To stwierdziłam, że spróbuję, bo Daniel namawia mnie do tego już naprawdę dosyć długo, od kiedy zaczął regularnie... Jestem obserwowana. W sumie od kiedy zaczął regularnie biegać, to namawia mnie cały czas. A teraz jak byliśmy w Berlinie, to już podjęłam decyzję i stwierdziłam, dobra, spróbuję. Co mi szkodzi? Może się przekonam. Najgorsze będą pewnie zakwasy, bo pamiętam, Daniel po przebiegnięciu pierwszych 10 km nie mógł chodzić. Znaczy się chodził, ale ciężko, bo bolała go noga. Przeciążył sobie ją i bolała go chyba z tydzień. Dosyć mocno cierpiał. A teraz przebiegnie kilkanaście kilometrów i nie dolega mu praktycznie nic. No także progres jest duży. Będę się starała brać z niego przykład i również dojść do takiego etapu, żeby po 10 kilometrach nie czuć się tak fatalnie, jak teraz się czuję po 1 kilometrze. bo nie kłamię, mam kondycję fatalną pod względem, wydolność fatalną i męczę się bardzo szybko. Mam nadzieję, że uda mi się osiągnąć cel, żeby przebiegnąć 10 kilometrów i nie czuć się tak tragicznie. No dobra, kochani, myślę, że dosyć sporo powiedziałam. Może nie powiedziałam jakiejś... Ameryki nie odkryłam, wiadomo. Ale to są takie rzeczy, które teoretycznie każdy wie, ale zawsze jak się to usłyszy na nowo, to tak jakby na nowo przywołujemy do naszej podświadomości, wtedy znowu myśli o tym, znaczy się jakby przywołuje nas do tego, żeby przestrzegać tych najprostszych zasad, o których niestety na co dzień właśnie wielu z nas zapomina. Jeżeli jesteście w trakcie również przygotowywania się do lata, to dajcie znać.
możemy się wzajemnie motywować. Jeżeli macie jakieś dobre ćwiczenia, które działają na uda szczególnie, to chętnie przygarnę takie. Będę dawała Wam znać na bieżąco. Pewnie ponagrywam jakieś vlogi z moich ćwiczeń. Postaram się zrobić zdjęcie, jak wyglądają moje nogi aktualnie. Jak na przykład po każdym tygodniu będą się zmieniać. I jeżeli osiągnę swój cel w 100%, to na pewno się tym również podzielę, pochwalę, bo mam nadzieję, że będzie czym. Także trzymajcie kciuki, ja za Was również, przygotowujcie się do lata, dbajcie o siebie nie tylko wiosną, ale również przez cały rok. Aby być na bieżąco z kolejnymi filmami, zapraszam do subskrypcji, pamiętajcie o dzwoneczku, żeby filmy Wam się pokazywały, kiedy je dodam. Pamiętajcie o naszych pozostałych kanałach Dam & Her World i Daniel Grzyb. Również polecam się z nimi zaprzyjaźnić, bo staramy się przekazać jak najwięcej i nagrywać jak najwięcej i robić jak najwięcej i działać jak najwięcej, więc myślę, że jest i będzie ciekawie. Ja wracam do Daniela, zaraz ruszamy trasę, jeszcze przed nami 200 km do punktu docelowego, a stamtąd jeszcze kolejne 40 do domu, bo jeden samochód odstawiamy i naszym już jedziemy do domu, do naszego kota, bo biedny jest sam od soboty w domu, a mamy wtorek wieczór, ale on jest wytrzymały, daje sam radę, jest przekochany i naprawdę nie wyobrażam sobie nieposiadania zwierzęcia w domu, a z drugiej strony nie mam możliwości na przykład wychodzenia, tak jak z psem trzeba wychodzić na spacery, a kot potrafi się naprawdę super sobą zająć, szczęście, że jest ponadto bardzo grzeczny, korzysta z toalety, więc też nie musimy mieć śmierdzącej kuwety w domu, jest po prostu perfekcyjnie idealny, kochamy go bardzo i już się nie mogę doczekać, aż go zobaczymy, także lecę, już się nagadałam dzisiaj, oj się nagadałam, trzymajcie się i do następnego. Dzięki za obejrzenie tego. Pa!